Dobrą ikoną na rozpoczynający się czas Adwentu jest ikona Chrystus Święte Milczenie. Jest to ikona przedstawiającego młodego Chrystusa bez zarostu, z charakterystycznym nimbem wokół głowy. Postać Chrystusa przed jeszcze tajemnicą wcielenia, czyli zanim Chrystus stał się człowiekiem, Syn Boży, zanim przyjął ludzkie ciało z Maryi Dziewicy, mieszkał w niebie, żył w niebie i to życie przed wcieleniem właśnie symbolizują skrzydła, które ta postać przedstawiona na ikonie, Chrystus, posiada. Zawsze wtedy, kiedy ikonograf chce wyrazić, że przedstawiona osoba na ikonie jest osobą duchową, nie posiadającą fizycznego ciała, a zatem kiedy przedstawia wizerunek Boga w Trójcy Jedynego lub świętych aniołów, wtedy przedstawia go, te postacie przedstawia razem ze skrzydłami. Oczywiście wiemy, że to jest tylko symboliczny przekaz. Aniołowie nie mają skrzydeł, bo nie mają ciała. Również Bóg nie ma skrzydeł, bo nie ma ciała. Więc jest to tylko symbolika, ale symbolika, która wyraża to nasze przekonanie o preegzystencji Słowa Bożego, wcielonego Słowa Bożego. Bóg wypowiada swoje Słowo, wypowiada Jezusa Chrystusa, swojego Syna i posyła Go na świat. Zanim Chrystus przyszedł na świat, właśnie przed tą tajemnicą wcielenia, żyje w Ojcu i ta ikona przedstawia tę egzystencję Syna Bożego w Trójcy Świętej. To, że jest to Chrystus, wyrażają właśnie ten kształt nimbu, taki niezwykły, niespotykany nigdzie indziej, jedynie na tej ikonie. W nimbie, czyli aureoli, która otacza głowę Chrystusa, wpisane są dwa rąby. Jeden jest koloru granatowego, drugi jest koloru ciemnoczerwonego, caput mortuum. Te dwa kolory mówią nam o dwóch rzeczywistościach, jak gdyby o dwóch przenikających się nawzajem światach. O tym świecie fizycznym, o tym świecie cielesnym, materialnym i o tym świecie duchowym. Ten duchowy świat wyraża błękit tego kwadratu, rombu, natomiast świat widzialny, materialny wyraża ten ciemnoczerwony, prawie że brązowy kolor, przypominający ziemię, grudę gliny, z której został stworzony pierwszy człowiek. A zatem już z samej tej aureoli możemy wyczytać, że w Chrystusie są dwie natury. Natura ludzka i natura boska. Charakterystyczne dla tej ikony jest również strój tej postaci, strój Chrystusa. Jest to strój liturgiczny sługi świątyni. Jednego z usługujących do boskiej liturgii podczas nabożeństwa cerkiewnego. I charakterystyczne są również dłonie skrzyżowane na piersiach. Te dłonie wyrażają przyjęcie woli Bożej. A zatem jest to ten moment, kiedy Chrystus mówi tak, zgadza się na plan Boga Ojca wobec siebie, przyjmuje misję służenia człowiekowi. Wyraża wolę stąpienia na świat, przyjęcia ludzkiego ciała i dokonania odkupienia rodzaju ludzkiego na Golgocie. Będziemy widzieć, że całe życie Chrystusa jest służbą Boga na rzecz człowieka. Aż po ten moment, kiedy ten Chrystus upadnie do stóp apostołów w Wieczerniku i zacznie obmywać im stopy, a potem, kiedy Jego ręce i stopy zostaną przybite do drzewa krzyża. Kontemplując zatem ikonę Chrystusa, Emanuela, Chrystusa, Boga z nami, Chrystusa, który przychodzi w świętym milczeniu, w ikonie świętego milczenia, kontemplujemy prawdę o Bogu, który jest bliski człowiekowi, prawdę o Bogu, który przychodzi do nas. Niech ten Chrystus, który do nas przyjdzie,
napełni nas radością. Uczmy się od Chrystusa milczenia, bo tylko w ciszy jesteśmy w stanie usłyszeć delikatny głos Boga.